przygotuj się na usłyszenie czegoś, co może zmienić wszystko, co znasz. Dziś ujawnimy wstrząsającą wiadomość od Miriany z Mediugorje. Otrzymała niepokojące ostrzeżenie. To, co ma do powiedzenia, może całkowicie odmienić naszą przyszłość. Zostań z nami do końca tego filmu, aby odkryć wszystkie szczegóły tego objawienia, które wstrząśnie światem. Jeśli słyszałeś już o Mediugorje, wiesz, że to miejsce pełne tajemnic i cudów. Ale tym razem wiadomość jest inna i alarmująca. Uwierz, nie chcesz przegapić tego objawienia. W Mediugorje, w Bośni i Hercegowinie, wizjonerka Mirjana Dragicewicz-Soldo od 1981 roku otrzymuje wiadomości od Matki Bożej. Wśród otrzymanych objawień jedno szczególnie wzbudza wielki niepokój wśród wiernych katolików. Ostrzeżenie dotyczące przyszłości Kościoła katolickiego. Według Mirjany Matka Boża objawiła jej, że Kościół katolicki stanie w obliczu wielkiego kryzysu w nadchodzących latach. Moja córko, powiedziała Matka Boża, Kościół będzie przeżywał mroczne czasy. Wielu moich dzieci odejdzie od wiary, a zamęt będzie panował, ale będę tu, aby poprowadzić ich z powrotem do mojego syna. Wiadomość jest jasna. Kościół katolicki przejdzie przez okres turbulencji i spadku wiary wśród swoich wiernych. Mirjana relacjonuje, że Matka Boża ostrzegła ją o pilnej potrzebie modlitwy i pokuty, aby Kościół mógł się wzmocnić i przezwyciężyć tę próbę. Matka Boża powiedziała mi, że musimy jeszcze mocniej trzymać się naszej wiary, wyjaśnia Mirjana. Prosi nas, abyśmy modlili się z zapałem, składali ofiary i pokutowali, aby Kościół mógł zostać oczyszczony i odrodzony w swojej chwale. To objawienie Mirjany odbija się echem ostrzeżeń innych wizjonerów i mistyków katolickich na temat wyzwań, przed którymi stanie Kościół w przyszłości. Wielu uważa, że zapowiedziany kryzys jest ściśle związany z rosnącą sekularyzacją i odchodzeniem od tradycyjnych doktryn w różnych częściach świata. W obliczu tego niepokojącego scenariusza, Mirjana i inni zwolennicy przesłania z Mediugorje wzywają katolików do zjednoczenia się w modlitwie i oddaniu, aby Kościół mógł przezwyciężyć tę próbę i wyjść z niej jeszcze silniejszym w swojej misji prowadzenia ludzkości do zbawienia. Według Mirjany, Matka Boża jasno dała do zrozumienia, że klucz do przezwyciężenia kryzysu w Kościele katolickim leży w modlitwie i pokucie wiernych. Moje dzieci, miała powiedzieć Matka Boża, nadszedł czas, abyście zwrócili się do modlitwy z jeszcze większym zapałem. Tylko poprzez modlitwę i ofiarę możecie pomóc Kościołowi się oczyścić i odrodzić. Wizjonerka z Mediugorje relacjonuje, że Matka Boża podkreślała znaczenie praktyk dewocyjnych takich jak różaniec, adoracja eucharystyczna i regularna spowiedź. Prosi nas, abyśmy codziennie odmawiali różaniec, spędzali więcej czasu na adoracji przed Najświętszym Sakramentem i częściej przystępowali do sakramentu pokuty. Ponadto Mirjana twierdzi, że Matka Boża poprosiła katolików, aby angażowali się w akty pokuty i osobistego umartwienia. Matka Boża powiedziała nam, że powinniśmy rezygnować z pewnych wygód, pościć i składać ofiary jako zadośćuczynienie za grzechy ludzkości. To wezwanie do modlitwy i pokuty ma na celu nie tylko wzmocnienie wiary indywidualnej wiernych, ale także przygotowanie Kościoła katolickiego do stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom. Mirjana wierzy, że dzięki tej duchowej odpowiedzi Kościół może zostać oczyszczony i odnowiony, stając się bardziej odpornym i wiernym naukom Chrystusa. Matka Boża zapewniła nas, że jeśli będziemy przestrzegać jej rad, Kościół zostanie zachowany i będzie mógł wypełnić swoją misję prowadzenia ludzkości do zbawienia, mówi Mirjana. Dlatego jest niezwykle ważne, aby wszyscy katolicy odpowiedzieli na to wezwanie z gotowością i determinacją. W obliczu tej niepokojącej, ale także pełnej nadziei wizji, wierni z Mediugorje jednoczą się w modlitwie, starając się wzmocnić swoją wiarę i przygotować Kościół katolicki na nadchodzące wyzwania. Wierzą, że dzięki wstawiennictwu Matki Bożej, Kościół będzie mógł przezwyciężyć ten kryzys i wyjść z niego jeszcze silniejszym w swojej boskiej misji. Pomimo ponurej natury objawień Mirjany dotyczących przyszłości Kościoła katolickiego, przesłanie Matki Bożej niesie również nutę nadziei i odnowy. Według widzącej Matka Boża zapewniła, że po oczyszczeniu i okresie kryzysu Kościół katolicki wyjdzie wzmocniony i odmłodzony w swojej misji. Matka Boża powiedziała mi, że choć Kościół przejdzie przez trudne czasy, nie zostanie zniszczony, wyjaśnia Mirjana.
Przeciwnie, zostanie oczyszczony i odnowiony, aby mógł jeszcze skuteczniej i wierniej wypełniać swoje powołanie prowadzenia ludzkości. Ta obietnica duchowej odnowy jest kluczowa dla uspokojenia katolickich wiernych w obliczu ponurych przewidywań. Matka Boża miała powiedzieć Mirianie, że po burzy nadejdzie spokój. Powiedziała nam, że jeśli pozostaniemy wierni naszej wierze i odpowiemy na jej wezwanie do modlitwy i pokuty, Kościół wyjdzie z tego kryzysu z nową siłą. Twierdzi widząca. Będziemy świadkami prawdziwego odrodzenia wiary katolickiej, z Kościołem silniejszym, bardziej zjednoczonym i bardziej wiernym naukom Chrystusa. To przesłanie nadziei jest szczególnie ważne w momencie, gdy wielu katolików czuje się zniechęconych w obliczu wyzwań, przed którymi stoi Kościół, takich jak spadek praktyk religijnych, skandale nadużyć i rosnąca sekularyzacja społeczeństwa. Dla wyznawców Medjugorje obietnica Matki Bożej, że Kościół zostanie oczyszczony i odnowiony, jest znakiem, że Bóg nie opuści swojego stada. Wierzą oni, że dzięki wstawiennictwu Maryi i odpowiedzi wiernych Kościół katolicki przezwycięży tę próbę i wyjdzie z niej wzmocniony w swojej misji głoszenia przesłania Chrystusa światu. Oprócz apelu o modlitwę i pokutę, Miriana relacjonuje, że Matka Boża podkreśliła również znaczenie jedności i wierności wśród katolików w tym burzliwym okresie dla Kościoła. Matka Boża powiedziała nam, że aby Kościół mógł przezwyciężyć ten kryzys, konieczne jest, aby wszystkie jej dzieci pozostały zjednoczone wokół nauk i autorytetu Ojca Świętego, stwierdza widząca. Według Miriany Matka Boża ostrzegła przed niebezpieczeństwami indywidualizmu i podziałów wśród katolików. Ostrzegła nas, że nie powinniśmy dawać się zwieść rozbieżnym głosom lub osobistym interpretacjom wiary. Zamiast tego powinniśmy pozostawać wierni magisterium Kościoła i przywództwu papieża. To wezwanie do jedności jest postrzegane jako kluczowe, aby Kościół mógł się umocnić i przezwyciężyć nadchodzące wyzwania. Wyznawcy Medjugorje wierzą, że jeśli katolicy pozostaną zjednoczeni wokół tradycyjnych nauk i autorytetu najwyższego pontifexa, Kościół będzie w stanie oprzeć się pokusom nowoczesności i sekularyzacji. Matka Boża powiedziała nam, że w tym kluczowym momencie niezwykle istotne jest, aby wszyscy katolicy zjednoczyli się wokół stolicy Piotrowej, wyjaśnia Miriana. Tylko w ten sposób możemy zachować integralność wiary i jedność Kościoła, aby mógł on wypełniać swoją misję prowadzenia ludzkości do zbawienia. To przesłanie jedności i wierności jest szczególnie istotne w kontekście narastającej polaryzacji i podziałów wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Wielu wiernych widzi w tym apelu Matki Bożej antidotum na siły, które dążą do fragmentacji wspólnoty katolickiej. Dla wyznawców Medjugorje odpowiedź na to wezwanie do jedności i wierności jest kluczowa, aby Kościół mógł wyjść z tej próby wzmocniony, gotowy stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata z odnowioną energią i determinacją. W miarę jak objawienia Miriany dotyczące przyszłości Kościoła katolickiego rozprzestrzeniają się po świecie, rośnie poczucie pilności wśród wiernych. Widząca z Medjugorje przekazuje silne poczucie, że żyjemy w krytycznym momencie, w którym odpowiedź katolików może zrobić różnicę. Matka Boża jasno dała do zrozumienia, że nie mamy czasu do stracenia, mówi Miriana. Powiedziała nam, że musimy działać natychmiast, ponieważ zbliżający się kryzys jest nieuchronny i może zachwiać fundamentami Kościoła. To poczucie pilności jest wzmocnione przekonaniem, że modlitwa i pokuta wiernych są kluczowe, aby Kościół mógł przetrwać tę próbę. Miriana relacjonuje, że Matka Boża błagała ją, aby wezwała wszystkich katolików do zaangażowania się w tę misję duchowej odnowy. Matka Boża powiedziała mi, moja córko, musisz ostrzec moje dzieci. Powiedz im, że nie ma już czasu do stracenia. Muszą zwrócić się ku modlitwie i pokucie, aby Kościół mógł być oczyszczony i wzmocniony. W obliczu tego przesłania Miriana i inni obrońcy objawień z Medjugorje z zapałem starają się rozpowszechniać to wezwanie z rosnącą pilnością. Wierzą, że jeśli katolicy nie odpowiedzą natychmiast na to wezwanie, Kościół może stanąć w obliczu katastrofalnych konsekwencji. Nie możemy sobie pozwolić na siedzenie z założonymi rękami, ostrzega Miriana. Musimy działać teraz z determinacją i wiarą, aby Kościół mógł być ocalony i odnowiony zgodnie z obietnicą Matki Bożej. To poczucie pilności i wezwanie wiernych do duchowego działania wzbudziło falę gorliwości religijnej wśród katolików oddanych Medjugorje. Wierzą oni,
że jednocząc się w modlitwie i pokucie, mogą pomóc Kościołowi przezwyciężyć zapowiadaną kryzys i wyjść z niego wzmocnionym, gotowym do prowadzenia ludzkości ku zbawieniu.